Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za to, że tak wiele osób subskrybowało mój nowy kanał na YouTubie. Jestem bardzo szczęśliwy, że już jest ponad 2,5 tysiące subskrybentów. Prosiłbym o dzielenie się informacją o tym, że istnieje ten kanał i propagowanie kolejnych moich komentarzy. Dzisiaj chciałbym skomentować to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, czyli kryzys migracyjny. Rząd sprawia wrażenie bardzo zadowolonego. Właściwie codziennie mamy konferencję prasową, codziennie mamy różnego rodzaju oświadczenia Straży Granicznej, jak nasz dzielny rząd broni Polski przed falą Hunów współczesnych, przed migrantami, przed barbarzyńcami, którzy chcą naruszyć okopy Trójcy Świętej, a my przed murze chrześcijaństwa, przed murze Europy dzielnie walczymy, rozciągając drut kolczasty na granicę. Rząd oczywiście to robi dlatego, że zdecydowana większość Polaków popiera chronienie naszych granic. Ja również popieram. Dziwię się w ogóle, że dotychczas nie zbudowano systemu normalnej ochrony granicy, która jest w każdym cywilizowanym kraju, czyli płot, czyli czujki ruchu, czyli kamery termowizyjne. Otrzymaliśmy wielkie pieniądze z Unii Europejskiej, ale właściwie w ciągu ostatnich lat nie zrobiono w tej sprawie nic. W środku puszczy, w środku lasów można przejść bez żadnych przeszkód przez granicę polsko-białoruską i przez granicę również Unii Europejskiej. To jest skandal. Natomiast zastanówmy się, co jest przyczyną tego, że mamy do czynienia z takim wzmożeniem aktywności ze strony rządu. Przecież tak naprawdę te liczby tych migrantów niewiele się zmieniły w ciągu ostatnich lat. Ciągle mieliśmy ten problem. Nielegalni emigranci przenikali przez granicę. Najczęściej żeśmy ich w Polsce nie oglądali, bo wyjeżdżali błyskawicznie do Niemiec czy do innych krajów Europy. A nagle doszło do wzmożenia. Doszło również do tego, że służby białoruskie chętnie się angażują w kreowanie strumienia migrantów na polską granicę. Co się stało? Proszę Państwa, w polityce zasada jest jedna. Ten robi, kto zyska. Kto na tym zyskuje? No z pewnością zyskuje Łukaszenko, bo otrzymuje od tych osób twardą walutę. Po prostu jest to rodzaj handlu ludźmi. Z pewnością jest zainteresowany tym finansowo. Ale polityczny skutek tej sytuacji w Polsce jest taki, że cały kryzys migracyjny tak naprawdę wspiera rząd Prawa i Sprawiedliwości. I to zarówno wspiera w sensie wewnętrznym, bo PiS w ciągu ostatnich właściwie 2 lat, ale już na pewno w ciągu ostatniego roku bardzo stracił poparcie ze względu na to, że wyszły na jaw afery, które świadczą o tym, iż po prostu rząd Prawa i Sprawiedliwości to jest zorganizowana grupa, która chroni złodziei, którzy bezkarnie kradną majątek narodowy. Tak widzimy to w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, widzimy to w raportach dziennikarzy dotyczących tak zwanego nepotyzmu. Te wszystkie prawdy docierają do społeczeństwa. A tu nagle jak z nieba spada temat dla rządu, w którym on dla społeczeństwa jest bardziej wiarygodny niż opozycja. W związku z błędami, które popełniła kiedyś Ewa Kopacz w sprawie migrantów, ciągle Polacy mają w tyle głowy, że nie chcą, aby rząd godził się na masową migrację do Polski, szczególnie ludności z krajów muzułmańskich. Dlaczego się Polacy nie chcą? Powód jest oczywisty. Nie chcemy powtarzać tych błędów, które popełniały kraje Unii Europejskiej, przyjmując nadmierną liczbę migrantów i doprowadzając do stworzenia gett w różnych miastach, które są często takim zarodnikiem różnego rodzaju przestępczości. Pytanie, które postawiłem w temacie tego odcinka, czy Jarosław Kaczyński w tej sprawie współpracuje z Łukaszenką? Pozornie by się wydawało, że rząd PiS-u jest rządem antyrosyjskim, który właśnie broni Polski przed wpływami wschodnimi. Ale rzeczywistość, proszę Państwa, jest zupełnie inna. Już kilkanaście lat temu Jarosław Kaczyński mówił mi osobiście, że ma bardzo dobre relacje z Aleksandrem Łukaszenką i że te relacje są utrzymywane na bardzo wysokim poziomie. To potwierdza zresztą historia ostatnich lat,
kiedy do Mińska lecieli różni politycy Prawa i Sprawiedliwości, pamiętamy marszałka Senatu, pana Karczewskiego, który był zachwycony Łukaszenką, który mówił, jak to jest ciepły człowiek, który dba o interesy Białorusinów. A więc to nie jest tak, że Łukaszenko jest jakimś specjalnym wrogiem PiS. Po drugie, proszę Państwa, jest oczywiste, że PiS mógłby w prostszy sposób, niż budować jakieś napięcie i stan wyjątkowy, powstrzymać te kilka tysięcy osób, które przylatuje na Białoruś i próbuje się do Polski dostać. Tym sposobem jest zablokowanie lotów z Iraku. To można łatwo zrobić poprzez kontakty z administracją amerykańską. Myślę, że Amerykanie nawet dla PiS-u zrobiliby taki gest i ograniczyli loty z Bagdadu do Mińska. Jeżeli byłyby loty poprzez Istanbul, co ponoć jest w tej chwili praktyką, również mamy dobre relacje z Turcją. Nie tak dawno pan prezydent odwiedzał Turcję. Kupujemy od nich broń. Bez żadnego problemu, gdyby była taka prośba, Erdogan ograniczyłby loty z Istanbulu do Mińska. Nie ma żadnego powodu, aby brać udział w tej operacji, a zyski związane z tymi przelotami nie są aż tak istotne, aby pogarszać sobie relacje z Polską. Czy rząd PiS-u to robi? Nie. Nie, oni wręcz przeciwnie, moim zdaniem. Robią wszystko, żeby tych migrantów było jak najwięcej, żeby pokazywać, że bronią, żeby móc codziennie występować w tej sprawie, przykrywając kolejne afery, kolejne złodziejstwo, malwersacje, marnotrawstwo, które właściwie wylewają się z mediów i z rzeczywistości każdego dnia. Sądzę, że na koniec jest to strasznie cyniczne, bo na koniec, proszę Państwa, cierpią ci ludzie. Ludzie często uciekający, szukający lepszych warunków życiowych, a już szczególnie dramatycznie wygląda ta sytuacja, gdy w ramach tej tak zwanej obrony Polska Straż Graniczna czy polscy policjanci wywożą dzieci do lasu i każą im z powrotem wracać na Białoruś. Taki grze z Łukaszenką, taki ping-pong robią tymi biednymi ludźmi. No, serce się kraje, jak patrzy się na kilkuletnie dzieci, które w nocy są wywożone na bagna białowieskie i tam każe im się z rodzicami przedzierać z powrotem na Białoruś. Tak nie postępuje, proszę Państwa, współczesne państwo. Tak nie robi człowiek, który mieni się chrześcijaninem. Jeżeli coś nas wyróżnia od osób, które lekceważą prawa człowieka, to właśnie przede wszystkim powinno być podejście do dzieci. I wydaje się, że zostały przekroczone wszelkie granice gry cynicznej. W moim przekonaniu cały ten kryzys jest być może nawet dogadany, być może nawet Łukaszenko działa na prośbę Kaczyńskiego, a może to w ogóle organizuje Putin, bo przecież wiemy, że dzisiaj największym sojusznikiem w rozwalaniu Europy Putina jest Jarosław Kaczyński. To nie jest przypadek, proszę Państwa, że PiS zapisał się do sojuszu partii antyeuropejskich. To nie jest przypadek, że jesteśmy razem z Orbanem, który parę dni temu podpisał kontrakt z Gazpromem na 15 lat z pominięciem Ukrainy. To nie jest przypadek, że współpracujemy z partią pana Salviniego, która brała rosyjskie pieniądze, czy z partią pani Le Pen, która była finansowana z banku rosyjskiego. To są wszystko sojusznicy Putina w Europie, a najważniejszym z tych sojuszników jest Kaczyński, albowiem Orban jest premierem małego kraju, a tamci wszyscy to są przedstawiciele partii opozycyjnych. Jarosław Kaczyński jako rządzący dużym europejskim krajem jest bardzo cennym sojusznikiem Putina. Wydaje mi się, że w analitycy rosyjscy zobaczyli, iż słabnie poparcie dla PiS-u w Polsce i postanowili zorganizować tak zwaną matrioszkę, czyli pewnego rodzaju operację ukrywającą właściwie prawdziwe cele i tym sposobem wspomagają Jarosława Kaczyńskiego, budując napięcie na granicy polsko-białoruskiej, dając mu okazję do tego, żeby wychodził z trudnych tematów. I to nie jest nieprawdopodobne, proszę Państwa. Jarosław Kaczyński również z Putinem miał dobre relacje, przynajmniej kilkanaście lat temu. Z pewnością też nie widzimy żadnych
napięć w stosunkach polsko-rosyjskich. To wszystko, co się dzieje, ta, tak bym powiedział, hurra patriotyczna narracja, to jest wszystko farsa, to jest wszystko teatr na użytek patriotycznie nastawionych obywateli. Patrzmy na rzeczywistość, patrzmy na rzeczywiste intencje, patrzmy na to, co jest prawdą, a nie to, co jest fasadą pokazywaną w mediach rządowych. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do powielania tego odcinka. Zachęcam również do komentowania. Bardzo jestem wdzięczny za wszelkie komentarze i wszelkie podpowiedzi dotyczące tego, czym moglibyśmy się zająć w przyszłości. Dziękuję uprzejmie.